Rozpoczynamy dzisiaj nowennę przed uroczystością świętej Teresy od Jezusa. Jesteśmy w Awila, gdzie urodziła się ta święta. Za mną piękne mury okalające najstarszą część miasta. Powstały one w XII wieku, właściwie wtedy zostały ukończone. Również na nie patrzyła święta Teresa od Jezusa. Mają one prawie 2,5 km długości, w niektórych miejscach 12 metrów wysokości. Miasto Awila leży na wysokości 1128 metrów nad poziomem morza i jest najwyżej położonym miastem w Hiszpanii. Hiszpania kojarzy nam się zazwyczaj ze słońcem, z upałem, natomiast tutaj w Awila potrafi nawet spaść śnieg i pokryć tę piękną zieleń za moimi plecami białością, że tak to powiem. Na tym miejscu chciałbym odczytać fragment twierdzy wewnętrznej świętej Teresy od Jezusa, który to fragment pokazuje wielkość ludzkiego wnętrza, ludzkiej duszy. Pisze święta z Awila. Gdy dzisiaj niezdolna nic wymyśleć, ani nie wiedząc, od czego zacząć to pisanie, polecone mi przez posłuszeństwo, klęczałam na modlitwie i błagałam Pana, aby On raczył mówić za mnie. Nasunęło mi się na myśl to, co zaraz opowiem jako fundament i podstawa wszystkiego. Przedstawiła mi się dusza jako twierdza, cała z jednego diamentu, albo na wskroś przejrzystego kryształu, podzielona na wiele rozmaitych komnat, podobnie jak i w niebie jest mieszkań wiele. Tu wszystko mija, trwa tylko Bóg. Kto Boga posiadł, ma szczęścia zdrój. Bóg sam wystarcza. Panie Jezu, Ty sprawiłeś, że święta Teresa od Jezusa stała się przewodniczką na drogach modlitwy i kontemplacji. Obdarz nas łaską, abyśmy mogli wiernie i żarliwie naśladować jej przykład. Prowadź nas do ogrodów Twojej miłości, gdzie ożywieni Duchem Świętym będziemy wyśpiewywać Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bóg sam wystarczy.